Miało być codziennie. Codziennie uknęk, słyszysz? Nie wyrobiłeś się. Pieniążki się skończyły. Powtórka Bonda uknęk. Nie powtórka Bonda uknęk. Powiedz uknęk. Co tam robiłaś? Tak opieprzasz. Nie oglądasz Bonda. Nie rób sobie nadziei, że jeszcze ktoś kiedykolwiek obejrzy twoją recenzję. GoldenEye! James Bond powraca po 6 latach w filmie GoldenEye, wyreżyserowanym przez Martina Campbella, w którym po raz pierwszy w rolę 007 wcielił się Pierce Brosnan. Ten film to chyba najpopularniejszy James Bond. Serio, może mam takie wrażenie, dlatego że ten film był wszędzie, jak byłem mały. Kiedy włączałem telewizję, tam było GoldenEye. Kiedy widziałem plakaty, tam był Pierce Brosnan, jego James Bond. Kurczę, pamiętam takie rzeczy, byłem bardzo mały. Do dzisiaj, kiedy jakiś Bond leci w telewizji, najprawdopodobniej będzie to GoldenEye. Nic dziwnego, dlatego że był to ogromny powrót Jamesa Bonda po najdłuższej swojej przerwie między filmami, 6 latach. Jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego była ta przerwa, tam w moim poprzednim filmiku macie taki fajny komentarz, bo mi się tego nie chce mówić i przy okazji możecie obejrzeć poprzednią recenzję, jeśli jeszcze nie widzieliście. W każdym razie, dopiero kiedy włączyłem GoldenEye, zdałem sobie sprawę, że lata 90. i końcówka lat 80. to był prawdziwy kamień milowy dla filmów akcji. I to widać, jeśli porównasz sobie License to Kill do GoldenEye. To jest tak dynamiczny film, gdzieś tutaj tak dużo. I mówię nie tylko tu o ilości scen akcji, których jest cała masa, ale też o sposobie ich nagrania. Dlatego, że są świetnie zaprojektowane, choreografia jest bardzo dobra, a zdjęcia są cudowne, są fantastyczne, są potwornie intensywne. Na razie najlepsze, jakie widziałem w filmach o Jamesie Bondzie. Chronologicznie. I choć fabuła jest bardzo standardowa, jeśli chodzi o 007, to jednak mam wrażenie, że to jest dobrze napisany film, szczególnie jeśli chodzi o dialogi. Dlatego, że twórcy z depcha wywracają tutaj schematy 007, nadal pozostając w granicach konwencji oczywiście, ale widać jakiś progres, jakąś autoświadomość. Mówię tutaj na przykład o pierwszym i chyba jedynym spotkaniu Jamesa Bonda w tym filmie z Moneypenny. Ono przez jakieś kilkadziesiąt lat wyglądało w ten sposób, że James ją podrywał, a ona po prostu do niego wzdychała i tak: ach, gdybym mogła mieć jego, to nie tak, że mogę mieć innego faceta. A w tym filmie James Bond przychodzi do niej i ją podrywa, ona: ej, James, mam innego faceta, weź wypieprzaj. A on: o. W sumie. Znaczy, nie odpowiedziałem mu tak wulgarnie, ale wiecie, o co chodzi, nie? Fajne! Obsadzenie w roli M Judi Dench też było świetnym pomysłem. Ta aktorka genialnie wykorzystuje możliwości, które dali jej scenarzyści. Jej dialogi są tak cięte. Judi Dench gra to z taką pewnością siebie, że wypada to naprawdę świetnie. A Pierce Brosnan to naprawdę pewny siebie James Bond, był absurdalnie pewny siebie wręcz. Był bardzo dynamiczny i ogólnie sądzę, że Pierce Brosnan sobie naprawdę dobrze z tym poradził. Wypadł bardzo przekonująco. Zwłaszcza, że scenariusz daje mu trochę życia wewnętrznego i to jest strasznie fajne, w sensie znowu tylko trochę wgryza, dlatego że to wszystko pozostaje nadal w ramach tej konwencji Bonda. Ale hej, strasznie fajne i pozwala nam się bardziej utożsamić z postacią. Podsumowując, GoldenEye jest to bardzo spoko film akcji. Po prostu, film akcji. Wiem, że tu bardzo chwaliłem ten film i to miało swój cel, dlatego że bardzo doceniam ten film. Natomiast sądzę, że jest on trochę nie dla mnie. Jak dla mnie jest tutaj bardzo dużo akcji przy bardzo przeciętnej fabule, która ma bardzo wiele fajnych subtelności i dlatego mi się ten film w konsekwencji podobał. Natomiast szkoda mi, że twórcy bardziej nie poszli z tym łamaniem schematów i nie postawili bardziej na rozwój atmosfery chociażby. Ale ogólnie polecam ten film, jeśli lubisz akcyjniaki, to jest zdecydowanie film dla ciebie. Dla mnie to jest 3+/5. Dobra, jeśli ktoś jeszcze ogląda na tym etapie tą powtórkę Bonda, to niech się odzywa, żebyśmy razem, wspólnymi siłami dotrwali jeszcze te 7 czy tam 8, 9, nie wiem ile filmów i skończyli to. I wtedy będzie sukces. Zapraszam was na mojego Facebooka, Twittera, do subskrybowania mojego filmiku, komentowania mojego filmiku, genialne rzeczy są. Nie. Ale fajne. A ja się z wami żegnam i do jutra. Mam nadzieję. Też mi się podobały w sumie sceny akcji. Może jest to wynikiem tego, że byłem już pod koniec tak niezbyt zaangażowany w fabułę.